Ogólnie plan był na początku taki, żeby troszeczkę wstrzymać się z oglądaniem Konopskiego, dlatego że w temacie Konopskiego, a właściwie tematu, który Konopski poruszył, to znaczy Tiu i poważnie oskarżony temat tego filmu, no ja podejrzewam, jaka będzie tematyka tego filmu i w jakim kierunku będzie to zmierzało. Ja mam w tej sprawie parę rzeczy do powiedzenia. Chciałbym, żeby zebrała się większa ilość widzów, bo nie chciałbym, żeby były pytania, co sądzisz, co sądzisz, co sądzisz, a coś sądzę i coś wiem, natomiast nie wiem na tyle dużo. Zresztą inaczej, nie chcę niczego zapowiadać, obejrzymy film i samemu powiem, o co mi chodzi. Natomiast dla mnie to, jak bardzo ta cała sytuacja jest enigmatyczna i jak poszlakowo influencerzy się w tym temacie wypowiadają, jest dla mnie dziwne. Ale tak, jest jedna rzecz, która mnie zastanawia, tak, idąc od samego początku. Więc tak, przede wszystkim zastanawiającym dla mnie jest fakt, że w momencie, w którym Wardęga zasugerował, że coś wie, ale nie powie, to nagle na nowo zrobił się wielki szum medialny wokół Stewarta. Bardzo jest to dla mnie dziwne i niezrozumiałe, bo po jednym zdaniu ze strony bądź co bądź jednego z największych kanałów w Polsce, ale mimo wszystko po jednym zdaniu nagle posypkało się takie domino i każdy od siebie 5 groszy dodaje. Jest to dla mnie niezrozumiałe absolutnie. Ale zobaczmy, co w tym filmie zostanie poruszone i ja coś chciałbym dodać od siebie. Musimy przejść przez tą całą aferę ze Stu i poważnymi zarzutami, które zaczęły spływać w jego stronę. Stu raczej wszyscy znacie, jest to przeogromny polski youtuber z wielomilionowymi social mediami, który zniknął z internetu w maju 2020 roku. Jego temat wracał na różnych programach. A wczoraj na Twitterze Kuba Wątor napisał: po necie rozchulała się znów plotka o rzekomej bitwie od jednego z największych youtuberów w Polsce w historii. Jeśli jednak ma ktoś screeny zdjęcia, filmy lub sam był ofiarą, moje DM-y są otwarte. Że wynika, że chodzi o kogoś, kto pozbył się udziału w Spotlight Agency, a jedyną osobą, która sprzedała udziały w Spotlightie jest Tiu. Wniosek, o kogo chodzi, nazywa się sam. I faktycznie w internecie pojawiło się już sporo materiałów, a sam Wardęga nakierował, żeby połączyć kropki. Ciekawy jestem chyba reakcji internetu, nie? Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co? Przyjrzałem się tym kropkom i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które dziś weźmiemy pod lupę, powiedzą w końcu wprost, o co chodzi, bo będziemy mieć tutaj zarzuty oskarżenia o szantaż czy ukrywanie krzywdzenia dzieci. Tiu kilka lat temu posiadał bardzo bliską czyli Justynę Sukanek. Ale w listopadzie 2019 roku Justyna wstawiła film pod tytułem Koniec przyjaźni, gdzie wyjaśnia, że na zabój była zakochana w Stu bez wzajemności. Ich relacja była toksyczna i szkodliwa dla jednej i drugiej strony, więc finalnie zakończyli swoją relację. A w maju 2020 wrzucił swój ostatni upload na kanał YouTube i wyparował z internetu po ponad 10 latach tworzenia kontentu, posiadania milionów fanów i byciu jednym z założycieli agencji Spotlight bez żadnego słowa. Ale przez 5 lat byłam okłamywana i ktoś okłamywał mnie na temat tego, czy zrobił komuś krzywdę. Chodzi o osobę, która miała bardzo mało lat. Dali mówi, że dawała tej osobie już wiele razy szansę i nie rozumie, jak można zrobić krzywdę dziecku. Na koniec nie pozwolę już na to, żeby osoba, która jest była osobą publiczną. Tylko teraz tak, nasuwa się jedno kluczowe pytanie. Co znaczy osoba nieletnia? Czy osoba nieletnia to jest osoba, która ma poniżej 18 roku życia? Czy osoba nieletnia to jest osoba, która ma poniżej 15 roku życia? Bo w rozumieniu prawa, jeżeli dobrze pamiętam, to wiek przyzwolenia jest powyżej 15. I teraz tak, jest kolejny aspekt, bo jest wiele rzeczy, które mnie zastanawia, a właściwie bardzo dziwi. No bo słuchajcie, ja pamiętam, jak te pomówienia za pierwszym razem się pojawiły, jak ktoś nie wie, o kogo chodzi, no to w tych nagraniach okazuje się, że te dziewczyny mówią o Stewarcie. Tylko teraz tak, jak to jest, że była taka sytuacja wyciągnięta na światło dzienne lata temu. Nie pojawiły się żadne dowody. Ludzie, którzy oskarżyli Stewarta o te rzeczy, zapadli się pod ziemię, temat się rozmył i zakończył. Ja nie wiem, czy poza kuluarami się dogadali, czy ktoś kogoś potem postraszył. Nie wiem, ale jest to dziwne. Jak to jest, że teraz co jakiś czas różni influencerzy wyciągają te sytuacje, twierdząc, że coś wiedzą, ale jednocześnie to są hasła budowane w ten sposób. Wiemy, ale nie powiemy. To na chuj się odzywacie. Jeżeli faktycznie doszło do złamania prawa, a w tym przypadku to jest bardzo poważne złamanie prawa, to nie jest przejście na czerwonym świetle, które każdy będzie miał w p***e, tylko tu jest potencjalnie ranienie osób nieletnich. To teraz tak, ludzie, którzy pozywają kogoś, znaczy pozywają, pomawiają kogoś bez żadnych dowodów, zachowują się ale jeżeli są ludzie, którzy mają jakieś dowody w tej sprawie i milczą, też zachowują się niesamowicie
Ale dla mnie jest to dziwne. Nie rozumiem ogólnie, na czym ta sytuacja stoi. Tom, dokładnie od dnia publikacji tych storiesów na kanale Stu pojawił się... Nie, to nie jest ta drama, co mówiłem ostatnio Sergiuszowi. Mówiłem Sergiuszowi, to są bardziej sprawy prywatne. Ostatni upload, a Sokanek wrzuciła jeszcze do internetu głosówkę od Fagaty, gdzie mówi o stosunku Stewarta z jakąś 13-latką. Ty na pewno o tym wiesz, bo on mówi, że ty przy tym byłaś i on mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz, że jakąś taką 13-letnią czy iluś dziewczynką się z nim ruchł. Czy coś takiego się spotykał? Gdzie oni, wiesz, puszczają swoje dzieci na, nie wiem, jakieś spotkania czy coś. No nie wiem, Lexi brat ma tyle lat. Agata potem skomentowała wyciek tej głosówki. Wstawianie prywatnych rozmów nie jest okej, zwłaszcza, że byłam wtedy pod wpływem silnych emocji i byłam bardzo zmanipulowana. Osoba, z którą urwał kontakt ponad 2 lata temu, się mści i robi mu dramy. Tylko teraz pytanie brzmi, co ma za znaczenie NDA? Czy naprawdę niektórzy ludzie są tak zjebani, że wydaje im się, że jeżeli mają podpisane NDA-ki, to znaczy, że mają ukryć przestępstwo? Co ty myślisz, że jak ja z tobą NDA podpiszę, a potem na twoich oczach kogoś zabiję, to nie masz prawa na mnie donieść z racji takiej, że ty pójdziesz siedzieć za złamanie umowy poufności? Czy wy jesteście p***nięci? Więc nie rozumiem tej sytuacji, nie rozumiem, jak to wygląda, nie rozumiem, dlaczego tak to wygląda. NDA nijak nie ma się do łamania prawa, zwłaszcza tak poważnego prawa. I ja uważam, że ten temat jest tyle delikatny, że ciężko się na ten temat wypowiadać. W sensie, ja mam wrażenie, że robiąc to w tym momencie, troszeczkę chodzę po lodzie. Bo nie chciałbym nazwać na przykład Stewarta osobą na P, bo nie mam pojęcia, czy jest to prawdą, ale dziwi mnie, że tak dużo osób wyrywa się, twierdząc, że coś wie, ale nic nie powie. To kurwa, dla własnego dobra, jeżeli coś wiesz, a nie chcesz powiedzieć, to lepiej w ogóle o tym nie wspominaj, bo w tym momencie robisz sam sobie problemy. Patrzcie, ta dziewczyna z Goats ostatnio nagrała jakiś materiał, w którym stwierdziła, że ona coś gdzieś weszła, ona coś widziała, ale nie powie, bo ma umowę podpisaną. To na chuj nagrywasz tego TikToka? Atencji ci kurwa potrzeba? Problem tylko w tym, że w tej głosówce mówiła, że ma podpisane NDA ze Stu, no i gdyby tego nie miała, to by powiedziała prawdę. Ale gdybym mogła, gdybym miała z nim podpisane i tego NDA-a, to ja też bym o tym powiedziała normalnie, kurwa, publicznie, bo to potem te dziewczynki, wiesz, do niego piszą, kurwa, zasłużę go. Poza tym motywacją za takimi zarzutami mogła być na przykład chęć zemsty, ponieważ Stewart nigdy z nią nie chciał być, podczas kiedy ona była w nim zakochana. Nie wiem też jak wy, ale w odniesieniu do tej głosówki Fagaty, nie uważam jej za zbyt wiarygodne źródło informacji, szczególnie po tym, jak Stu się z nią rozstał. Nie spotykajcie się z tym człowiekiem. Ale fakt, że Stu rzeczywiście zniknął z internetu bez słowa po tych storiesach Sukanek, utwierdza teorię o szantażu, że jak wróci, to Sukanek mu nie pozwoli na życie w internecie i go zniszczy dowodami. Tylko zaraz zobaczcie jedną rzecz. Patrzcie, jak działa internet, jeżeli chodzi o zachowania influencerów. Nie trzeba daleko szukać przykładów. Spójrzmy na konferencję Fame MMA. W każdej edycji lecą identyczne hasła zawodników do siebie wzajemnie. Wiem coś na twój temat, ale nie powiem. Wiem, ale nie chcę niszczyć ci życia. Wiem, ale zostawię to na odpowiedni moment. Wiem, ale nie powiem, jak będziesz grzeczny. I jak wiadomo, zazwyczaj kiedy takie groźby się pojawiały, okazywało się, że te osoby gówno wiedzą, gówna niedowody posiadają. I w tej sytuacji może być podobnie, z jednej strony. Z drugiej zaś strony, osób, które wypowiadają się w tym temacie, jest tak wiele, że ciężko mi uwierzyć, że każdy z nich próbuje podłączyć się do pociągu popularności i każdy próbuje sobie na tym ugrać, tylko coś prawdopodobnie wisi w powietrzu. Jest to dla mnie kompletnie zbane. Szantażować Stewarta. I bo miała tam, załóżmy, jakieś rzeczy na niego. I powiedziała, że jeśli nie odejdzie, to wtedy ona to pokaże. Więc on, odchodząc, się przyznał do tego, że to jest prawda, nie? Stewart dostał szansę na nowe życie i nie będę mu tego psuć, bo wierzę, że się zmienił i dzięki terapii staje się lepszym człowiekiem. Nie będę wyciągać screenów ani dowodów na moje słowa. Zastanawiająca jest kwestia ostatnich słów Wardęgi, który powiedział, że prędzej czy później wyjdzie cała prawda, ktoś coś puści, no i że jest ciekaw reakcji internetu. Nie, według mnie prędzej czy później coś pewnie... Ciekawy jestem, kurwa, reakcji internetu, nie? I to wspomnienie o łączeniu kropek. Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co? Coś tutaj jest na rzeczy i dziwne, że ludzie w branży coś wiedzą, ale tego nie powiedzą. Jeżeli ktoś z was coś posiada, jakieś dowody, kontakt do poszkodowanych osób, jak w ogóle takie istnieją, no to zgłoście się do mnie na tego maila. Skoro już poszły takie słowa i zarzuty w eter, no to spróbujmy to jakoś zweryfikować. Ale jednocześnie, jeśli oni wszyscy mają takie informacje, podejrzenia, siedzą cicho od kilku lat i nic nie robią, a wręcz to kryją, no to jest to niepokojące. Także podsumowując, teraz jako postronny obserwator, który łączy kropki, poczekam na rozwój wydarzeń. Jeśli pojawi się coś nowego w tej aferze, to wszystkim cię będę informował. Subskrybuj kanał i bądź na czasie. Ostat...
ostatnich słów. Ja powiem tylko tyle. Ja rozumiem na przykład lojalność, że można być lojalnym wobec kolegi, nie powiedzieć różnych rzeczy, które on robi. Na przykład możesz być lojalny i nie powiedzieć jego dziewczynie, że zdradził w twojej obecności. Jasne. Słabe. Ale rozumiem, że wybierasz milczenie w tej sytuacji, no bo też brak milczenia może prowadzić do różnych. Ta osoba ci albo nie uwierzy, albo ci uwierzy, ale zamiast ze sobą zerwać, to sobie wybaczą, a ty będziesz wrogiem numer jeden zarówno jednej, jak i drugiej strony. I wolisz się nie mieszać na przykład w cudze życie prywatne, wolisz się nie mieszać w cudze związki. Rozumiem, jak ktoś wybiera w tym momencie milczenie, bo uważam, że jest to bardzo ciężkie, żeby zadecydować, czy powinieneś się w cudzysłowie zjebać na kolegę w tej sytuacji. Ale w momencie, w którym dochodzi do naprawdę bardzo poważnego łamania prawa, to dochodzi do czegoś, czym chyba wszyscy gardzą, bo nie znam osoby, która powiedziałaby pedofilia, a to spoko, też kiedyś dziecko luz. Nie, nie znam takiej osoby i dobrze wiemy, jak pedofilia też są traktowani w więzieniach, to jest najgorszy osad brudu dla każdego człowieka. W rozumieniu każdej istoty żyjącej jest bliżej do zwierzęcia niż do człowieka. Więc jeżeli okazałoby się, że są influencerzy, którzy mieli na to dowody, doskonale o tym wiedzieli, ale mieli to w dupie, to moim zdaniem bardzo, bardzo źle to na ich temat świadczy. I też mają ujebane ręce. Ja kiedyś miałem prywatnie taką dyskusję z jedną osobą, to nawet nie będę wymieniał nickname'u, bo to nie jest osoba, to nie jest osoba, która występuje publicznie, to nie jest osoba, która jakiś kanał posiada. To jest po prostu zwykły gość, który gdzieś tam czasami w tych środowiskach przebywał i poznał parę osób. I on mnie kiedyś zapytał, stary, dlaczego ty się tak do tej fagaty przyjebałeś? Co ci ta dziewczyna w życiu zrobiła? I to było w sytuacji, w której wyszły te głosówki, ja ją tam mocno skrytykowałem, bo gdzieś tam czułem strasznie się zdenerwowany tym, że wszyscy influencerzy mówią, że to jej sprawa, mają to w dupie. Mnie to uważałem, że jest to wycoce chujowe i na takich ludzi w życiu trzeba uważać, którzy przy każdej sytuacji będą próbowali wbić ci nóż w plecy, czy będą próbowali cię wykorzystać, więc ja się wtedy na jej temat negatywnie wypowiedziałem w internecie. On się mnie pyta, stary, dlaczego? Po co? Co ci ta dziewczyna zrobiła, biedna? Ja ci mówię, stary, co mi zrobiła? Mi niczego nie zrobiła, ale nie chcę, żeby takie zachowania kiedyś były normą, nie chcę, żeby mężczyźni, czy nie wiem, byli wykorzystywani przez kobiety na przykład w celach zarobkowych. Nie chcę, żeby było to normalnym. Nie chcę, żeby promowane było podejście na zasadzie przez łóżko do celu. I nie chciałbym, żeby ktokolwiek mnie nazwał kiedyś na przykład, nie wiem, pilem, nie mając żadnych dowodów. I on tak na mnie patrzy i mówi, tak? A co jeżeli ma dowody? A ja mówię, okej, to w takim razie od dzisiaj będę wszystkim mówił, że jesteś pedofilem. Będziesz się fajnie z tym czuł? I też będę mówił, że mam dowody. A mi wtedy zasugerował coś na zasadzie, a ja słyszałem, że może dowody widziała. I co teraz? A ja mówię, to pokaż mi te dowody. Mówię, bo ja ci w to nie wierzę, pokaż mi te dowody. Powiedział, że ich nie ma, ale słyszał. Więc ja czegoś takiego właśnie nie lubię. Ja słyszałem to, ja słyszałem tamto, ja widziałem to, ja widziałem tamto. Kurwa, wiecie, pokazujecie, nie wiecie, zamykacie p***y i nie p***y. Bo to działa w dwie strony. Albo w oczach ludzi niewinny człowiek będzie brany za p***la, niewinny gość będzie brany za p***la, albo w drugą stronę, jeszcze chyba gorzej, okaże się, że ludzie wiedzieli, z kim mają do czynienia, ale kryli, bo biznes is biznes, bo wspólne interesy, bo lepiej mu nie podpadać, bo jesteśmy kolegami, bo zawdzięczam mu, że mi pomógł w karierze, bo coś tam, bo coś tam. Ale widzowie, nie jest podejrzanym, że gościu zniknął z internetu parę lat temu, a ciągle jego temat wraca? No jest to takie, kurwa, dające do myślenia, bo po co? Dziwne w ch*** to jest. Chore, chore, kurwa, gówno.